Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Ja się nazywam Piotr Steliński, przyjechałem z drugiej strony Wisły, z Lublina. Bardzo się cieszę, wspaniały budynek, niesamowita instytucja, która mnie tutaj dzisiaj zaprosiła. Gratuluję, wnioszuję, podglądam, jak Państwo to zrobiliście. Dopytywałem, dowiedziałem się, że na sali są menedżerowie nauki na przykład, co dla mnie jest absolutnie zaskakujące. Nie wiedziałem, że taka funkcja w Polsce formalnie funkcjonuje. Niemniej jednak funkcjonuje i to oznacza, że wspaniała zmiana. Może jeszcze tylko dwa słowa o mnie, żebyście Państwo wiedzieli, skąd ta moja obecność tutaj, jak się domyślam. Myślę, że ona ma podwójne podłoże. To znaczy, po pierwsze dlatego, że jestem pracownikiem naukowym. I to akurat najmniej zaskakujące. Pracuję na UMCS-ie, na Wydziale Politologii. Zajmuję się nowymi mediami w takim kulturowo-społecznym aspekcie. Ale jestem również związany z organizacją pozarządową, która się nazywa Instytut Kultury Cyfrowej i o tych rzeczach, które gdzieś tam robimy z moimi kolegami w świecie akademickim, później staramy się dla nich znaleźć reprezentację w świecie działań właśnie w tym obszarze NGO-sowym. Wychodzimy z tym do ludzi, jesteśmy trochę taką organizacją konsultingową, a trochę edukacyjną. Ostatnio w zamarciu oczekujemy na to, co się wydarzy, ale to nie jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania oczywiście. Będę chciał dzisiaj Państwu opowiedzieć kilka rzeczy na temat tego, jak myślę, warto by było rekonstruować kulturowe kody obrazów cyfrowych, czyli inaczej mówiąc, chciałbym mówić o tym, jak można rozumieć sens cyfrowej wizualności, na ile ona się wpisuje w to, co było kiedyś, a na ile rzeczywiście jest popchnięciem do przodu pewnych spraw. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia w kategoriach, że dokonała się cyfrowa rewolucja, że wcześniej były jakieś tam analogowe światy, które sobie istniały i które po prostu pęd historii zniósł z powierzchni Ziemi. No i to oczywiście jest dosyć naiwne podejście. Natomiast warto rzeczywiście spróbować się zastanowić konkretnie, co się zmieniło, a co zostało. Dla mnie taką kategorią, która będzie nie wprost, ale cały czas domyślnie obecna w tym, o czym będę mówił, jest kategoria zbiorowej wyobraźni i kompetencji komunikacyjnych. Wydaje mi się, że takie socjologiczno-komunikacyjne ujęcie sprawy pozwala zwrócić uwagę na to, nie tyle jakie są media i jakie są ich de facto technologiczno-polityczno-społeczne konteksty, ale przede wszystkim jak one są, jak nasiąknęliśmy wyobraźnią medialną różnych aparatów i jak ona nami mówi, jak na ile jesteśmy w stanie z nią w ogóle dyskutować, a na ile poddajemy się czarowi tych rozwiązań technologicznych zupełnie bezrefleksyjnie. I myślę, że generalnie poza tą nieobecną kategorią zbiorowej wyobraźni czy tych zbiorowych kompetencji będę też się poruszał na przecięciu dwóch takich najbardziej ogólnych reguł, które mi się wydaje opisują dobrze to, co się zmieniło w kontekście tej wizualności. To nie są jedyne reguły, ale wydaje mi się, że na tyle ważne, że nie sposób o nich w kontekście obrazów cyfrowych nie mówić. Ale zanim oczywiście powiem o tych regułach, to wytłumaczę, skąd brak przepisów oraz dużo obrazków w moim dzisiejszym wystąpieniu. Umówiliśmy się na konwencję, że ma być trochę bardziej pop i lightowo, a niekoniecznie tam z przepisami i z Heideggerem od razu i z Hegelem. Więc postaram się, żeby Heidegger i Hegel również gdzieś tam w drugim rzędzie się pojawili. Natomiast będę się odwoływał do takich metafor z pogranicza nauki, ale gdzieś tam obecnych mocno, na przykład w świecie designu, czy w świecie w ogóle artystycznym, którymi się posługują artyści, mówiąc i krytycy, opisując dzieła sztuki. Stąd też właśnie ta pierwsza płaszczyzna, w której się pojawia piasek i obok niego się pojawia matematyczna abstrakcja. Jest to takie przejście, za pomocą którego chciałbym udowodnić ciągłość myślenia wizualnego na przestrzeni kilku tysięcy ostatnich lat. A druga oś, która jest, wydaje mi się, zupełnie prostopadła i tworzy taką matrycę do naszych dzisiejszych rozważań, to jest przejście, czy taka powolna ewolucja od dwuwymiarowej reprezentacji, czyli od obrazów płaskich, które znamy z różnych formatów,
i z różnych okresów technologicznych, aż do momentu, który współcześnie gdzieś tam się wyłania i który jest coraz bardziej przedmiotem naszego pożądania, czyli do momentu, w którym zaczynamy dotykać obrazów. One się poddają temu dotykowi i dzięki temu mamy poczucie, że zmieniamy świat. To jest nowa sytuacja, nowa nasza pozycja. Robimy to w zasadzie bez opamiętania. Każdy z nas ma ze sobą specjalne urządzenie, za pomocą którego dotyka świata obrazów. I do tego też dojdziemy. Jeszcze jedno wyjaśnienie. Jesteśmy umówieni na godzinę, ale ja mam tych slajdów dużo więcej. Jeśli Państwo nie będziecie przerywać, to ja mogę tam do oporu. Ale jeśli poczujecie, że to już jest koniec, to jakoś nie wiem, dawajcie znać. Usypiajcie, albo mrugajcie, zacznijcie rozmawiać i tak dalej. To będę wiedział, że to już jest koniec. I całe to moje wystąpienie podzieliłem na trzy takie etapy, żeby było łatwiej się zorientować, kiedy będzie koniec. Pierwszy dotyczy właśnie tego wątku atomów i matematyczności, myślenia o obrazie w kategoriach najpierw właśnie piaskowych czy elementowych, a potem, kiedy do tego dojdzie wyobraźnia matematyczna, to nowoczesna wyobraźnia matematyczna, i kiedy ona te atomy zaczyna układać w różne porządki. Potem praktyki współczesności związane z tym, w jaki sposób my tę matematyczność wykorzystujemy jako członkowie różnych grup, społeczności, kultur, wyobraźni. I wtedy będę chciał mówić o indeksowaniu i algorytmach, które rządzą obrazami. I to będzie wstęp do rzeczy ostatniej, w której chciałbym właśnie zbliżyć się do tego tematu, kiedy obraz staje się, czy wizualność staje się interfejsem, kiedy w ogóle mamy do czynienia z kryzysem takiego pojęcia, jakim jest medium, i kiedy zamiast tego zaczynamy myśleć w kategoriach interfejsów, czyli mediów, które stają się absolutnie zmultiplikowane i przezroczyste, przez to w jakimś sensie unieważnione i znów skierowane na jakiś tor poboczny. Także to są trzy elementy. W każdej z części mam gdzieś tam po 300 slajdów, także trochę nam to zajmie. Tak, tutaj tych metafor pojawi się oczywiście w części pierwszej sporo, bo będzie tutaj potrzebne i myślenie o mapach, i o przestrzeni, i o gramatykalizacji. Pojawi się piksel, pojawi się ziarno piasku, pojawi się wreszcie baza danych i to są rzeczy, wokół których ten wątek będzie się toczył. I chciałbym zacząć od cytatu, który jest tytułem jednej z, mi się wydaje, bardzo dobrze opisujących współczesną kondycję technologiczną mediów cyfrowych, z tytułów książki, który brzmi w sposób następujący. Zobaczyć świat w ziarenkach piasku, czyli o bazodanowej estetyce wszystkiego. Ta metafora ziarenek piasku oczywiście jest tutaj zupełnie nie bez przyczyny. Tą przyczyną jest jeden z amerykańskich poetów i jego wiersz, który ma dokładnie ten sam tytuł, ale oczywiście w obiegu naukowym ten tytuł sugeruje nam raczej metaforę spoglądania na świat, który rozpadł się do formy, czy jakby to rozumiemy w postaci bazy danych. No i gdybyśmy poszli w tym rozumieniu zupełnie na całość, to moglibyśmy sobie rzeczywiście wyobrazić świat jako wielką piaskownicę, z piasku możemy ulepić dosłownie wszystko. Ten piasek ma znaczenie bardzo metaforyczne i to by było jakby filozofia i całe myślenie, które jakby wykracza daleko poza obrazy i wizualność, ale ma również znaczenie w tym wypadku bardzo jakby metaforyczne, ale mniejszego poziomu. Dotyczy sposobu budowania obrazów, który towarzyszy nam jako cywilizacji w zasadzie od samego początku. Ponieważ my budujemy obrazy, łącząc ze sobą punkty. Gdybyśmy
odnieśli się do najstarszych istniejących obrazów, nie wszystkich, ale wybranych najstarszych istniejących obrazów, to na przykład taką kompozycją wizualną byłyby płótna wszelkiego rodzaju. I jeśli przyjrzymy się tym płótnom z pewnego oddalenia, no to oczywiście nie będzie to dla nas jakoś specjalnie jasne, o czym przed chwilą powiedziałem. Natomiast jeśli przyjrzymy się tym płótnom w dużym zbliżeniu, to zobaczymy, że każde płótno tak naprawdę składa się z węzełków. Z węzełków, z momentów, w których nitki się ze sobą krzyżują. A jeśli byśmy to przenieśli na poziom na przykład kunsztu tworzenia dywanów czy różnego rodzaju materiałów jakby nieco mniej codziennych, to zobaczymy, że tam w grę wchodzą węzełki wiązane na przykład z nitki jedwabnej. Fachowcy w Persji, na terenie dzisiejszej Turcji, osiągnęli taką, dzisiaj byśmy powiedzieli, rozdzielczość w swoich dywanach i w swoich tkaninach, że byli w stanie zawiązać 12 tysięcy węzełków na centymetrze kwadratowym. 12 tysięcy węzełków na centymetrze kwadratowym. Taki dywan powstawał kilka lat, ale później dostawał go jaśnie panujący. No i był to oczywiście wyraz największego uwielbienia możliwego. Czyli patrząc na to z przymrużeniem oka z dzisiejszej perspektywy, rozdzielczość zawsze miała dla nas absolutnie kapitalne znaczenie. Im większa rozdzielczość, im lepsza matryca, tym wiadomo lepsza jakość komunikatu. Natomiast być może od ilości pikseli, czy od ilości węzełków, czy od ilości miejsc, w których się sznureczki na siebie nakładają, bardziej ważny jest fakt tego złudzenia, które mamy przyglądając się obrazom. To znaczy, że na poziomie technologicznym, na poziomie tego, jak ktoś to zrobił, trzeba było zawiązać węzełki i spowodować, żeby tych punktów było rzeczywiście dużo. Natomiast przekładając to na postrzeganie, na percepcję odbiorców tego typu komunikatów, liczyło się jednak coś zupełnie innego. Liczył się całokształt, czyli wydźwięk tego jako pewnego nośnika symboli znaczeń kulturowych. Oczywiście w tych starych tkaninach, to dzisiaj jest dla nas może nie do końca oczywiste, w tych starych tkaninach wszystkie kolory, układ, kształty miały swoje określone znaczenie. Nie można było, tak jak na przykład w Szkocji, nie można było wystąpić w kilcie nie ze swojego klanu, bo to od razu oznaczało, że mamy coś przeciwko tym, którzy tutaj się w te klany, w te konkretne ubrania ubierają. No i podobnie rzecz ma się, kiedy spojrzymy na inne wizualne media pochodzące z historii. Tu może nawet jeszcze bardziej niż w przypadku tkaniny widać wyraźnie, że świat, opowieść wizualna składa się z małych, drobnych elementów. Oczywiście czym innym jest układanie tych elementów, a czym innym jest później cała kompozycja, która jednak ma zupełnie inny wydźwięk. Wszelkiego rodzaju uproszczenia, drogi na skróty wykonane przy okazji układania kamyczków, później jednak nikną w obliczu tego, jaki wydźwięk, jaki kształt przybiera całość tej kompozycji. No i mówiłem o tym, że chodzi o pewną ciągłość w czasie. I ta ciągłość w czasie, oczywiście przeskoczyłem kilka tysięcy lat, ale to na skróty, więc możemy. To jest jedna z pierwszych fotografii wykonana w dzisiaj byśmy powiedzieli dosyć prymitywnej technice, chociaż oczywiście Bart by się pewnie nie zgodził, bo zaraz by powiedział, że to jest właśnie ta wspaniała fotografia, która dużo ukrywa, ale dzięki temu dużo, dużo również mówi. Niemniej jednak jest to fotografia wykonana tradycyjną techniką, w której na nośnik w postaci jakiejś płaszczyzny nakładamy fragmenty srebrnej substancji, ziarenka srebrnego piasku po raz kolejny.
Jeśli przyjrzymy się zbliżeniu, no to widzimy, że w zasadzie cała wizualność wywołana w ten sposób, cały obraz wywołany w ten sposób jest po prostu grą ziarenek piasku. Jedne się naświetliły, inne się nie naświetliły i to jest różnica pomiędzy nimi. Oczywiście rozpiętość tonalna tej konkretnej fotografii jest stosunkowo niska, no ale wiadomo, że w tym wypadku nie o to chodzi. Czyli wychodziłoby na to, że narodziny tych nowoczesnych mediów są również uwikłane i nowoczesnej komunikacji wizualnej są również uwikłane w te najbardziej stare, najbardziej, można by nawet powiedzieć, klasyczne tropy myślenia o tym, czym jest obraz, z czego się składa, jak rozumieć obraz. Oczywiście jest to jeden z tropów. Ja nie chcę tutaj mówić o tym, że jakby wszystkie obrazy są takie, ale jest to jeden z tropów, który nas prowadzi bardzo, bardzo daleko w przeszłość. No i moment, kiedy pojawia się fotografia, to tylko w zasadzie komentarz, jest jednocześnie takim momentem, w którym ten pomysł na piaskowy układ, na atomiczny układ komunikatu wizualnego zaczyna na nowo dawać do myślenia artystom wizualnym. Tu macie na przykład Państwo Paula Klee, który no, mnóstwo swoich prac poświęcił rozważaniu tego, w jaki sposób w ogóle logicznie skonstruować obraz i jak zbudować przekaz w takiej postaci, żeby on z jednej strony właśnie wpisywał się w te klasyczne sposoby myślenia, a z drugiej strony był jednak czymś znacznie, znacznie więcej. Klee jest, myślę, bardzo, bardzo niedocenionym w teorii mediów i w teorii komunikacji artystów. Wydaje mi się, że moglibyśmy znaleźć u niego tropy, które poprzedzają wiele rzeczy, o których mówili Frankfurtczycy, a już na pewno to, co się później działo w sztuce mediów po II wojnie światowej. No i wreszcie ostatnia chyba z tych pikselowych, prepikselowych opowieści opartych na ziarnkach piasku, to jest oczywiście bardzo duże zbliżenie na fragment wydrukowanego techniką rastrową dowolnego plakatu, w którym trzy RGB, tak, czyli mamy podział na RGB i każdy z kanałów ma swoje własne kropeczki. Te kropeczki sprawiają przed nami wrażenie, jak popatrzymy na to z bardzo, bardzo daleka, sprawiają przed nami wrażenie, że mamy do czynienia z płynnym przechodzeniem, z płynnym nakładaniem się kolorów. Przy pomocy tych trzech można wywołać dowolne inne, no prawie dowolne inne. I w zasadzie stąd mamy już zupełnie prostą drogę do takiego myślenia w kategoriach tego, czym jest obraz, który ja tutaj widzę przed sobą na ekranie, ale również Państwo widzicie go tutaj przed sobą na tym ekranie, czyli obrazu, który jest pochodną obrazu telewizyjnego. I o, akurat gdzieś mi uciekł slajd z telewizorem. To nic, będzie potem. I czyli krótko mówiąc, te piksele są w jakimś sensie, wpisują się w bardzo długi ciąg myślenia, bardzo długą wyobraźnię kulturową, która nam towarzyszy od bardzo dawna i która przyzwyczaiła nas do tego, że obraz jest po prostu składowiskiem elementów. Oczywiście pozostaje tutaj mnóstwo kwestii do omówienia, na przykład takich, kto ma możliwość, kontrolę, kto ma dostęp do tego, żeby przesuwać ziarenkami, żeby modelować piasek. I to jest oczywiście opowieść polityczna, związana również z wieloma innymi parametrami kultury medialnej, nie tylko z tym, że jakby mówimy o obrazach. Więc na razie w to nie będę wchodził, natomiast na tym etapie myślę, że warto, żebyśmy w zasadzie dostrzegli jeszcze jedną prawidłowość, mianowicie taką, że jeśli byśmy gdzieś tam uznali za ten punkt szczególny w czasie te niegdysiejsze tureckie, perskie, babilońskie czy nawet marokańskie próbki z materiałami i wzięli pod uwagę, że oni to zrobili 12 tysięcy na centymetr kwadratowy, no to z tego punktu widzenia patrząc i przyglądając się
przebiegającej na przestrzeni ostatnich tam 20 czy 30 lat ewolucji ekranów, które się posługują tą samą jakby logiką wizualizowania, to zobaczcie Państwo, że ciągle jesteśmy jeszcze w lesie. To znaczy, że te 2500 pikseli na ekranie, no jakbyśmy porozmawiali z tureckim mistrzem, to by nas lekko wyśmiał i powiedział, że to tak, ale to w szkole. A jak chcesz pracować, to jednak coś więcej. I w związku z tym jakby z tego punktu widzenia jesteśmy na etapie bardzo początkowym, natomiast inne rzeczy tutaj mają również swoje znaczenie dla zrozumienia tego, czym są obecne obrazy i dlaczego one są tak niezwykle ważne. Wydaje mi się, że to zestawienie nam powinno tutaj cokolwiek pomóc. To jest, szkoda, że słabe. Czy moglibyśmy tutaj te światła, dobra? Te przynajmniej, te tutaj nade mną. O, świetnie. Ten obrazek jest szczególnie istotny. To jest fragment wczesnobarokowej włoskiej świątyni. Państwo doskonale wiecie, że w baroku chodziło o to, że światło oświeca i wzbudza ruch. I to ma oczywiście swoje absolutnie teologiczne uzasadnienie, że Bóg jest światłością i ta światłość świeci i wydobywa ze świata to, co w nim jest tam ciekawe, ważne, inspirujące i tak dalej. Więc cały barok jakby w zasadzie opiera się na świetle i grze ze światłem. Natomiast gdybyśmy spróbowali pomyśleć o obrazach współczesnych i o tym, co się przez lata stało w ogóle z kulturą wizualną, no to tutaj jest taki projekt, który został pokazany chyba 4 czy 5 lat temu w jednym z europejskich miast. To jest taka LED-owa zabawka, imitacja jakiejś świątyni, w zasadzie takiej nie wiadomo jakiej, no ale jednak jakiejś świątyni. Przy czym ta świątynia już nie potrzebuje, jak widzicie Państwo, światła pochodzącego zza światów. To jest świątynia samowystarczalna, człowiek generuje dla niej energię i generuje dla niej światło. I teraz różnica oczywiście w myśleniu o pikselach pomiędzy historią a tym, co jest obecnie, jest poza tą rozdzielczością, jest bardzo prosta. To znaczy, że myśmy się zdobyli na to jako cywilizacja, doszliśmy do takiego momentu, w którym nasze obrazy nie świecą światłem z zewnątrz. Myśmy je wyposażyli, i to jest cała nowoczesność, wyposażyliśmy je we własne bateryjki, we własne generatorki, one świecą swoim światłem. Inaczej mówiąc, przy okazji rola, sens obrazów w ogóle zaczyna być zupełnie inny. Zobaczcie, że jakby nawet tak najbardziej wprost kombinując, na zasadzie pop science, jak mówiłem na początku, no to jest jednak konkurencja dla Słońca po prostu. To jest konkurencja dla oświetlenia naturalnego, o czym wszyscy doskonale wiemy, bo... A może nie wszyscy, ale nie wiem, czy Państwo używacie, jest taka wtyczka do Windowsa, a pewnie do wszystkich różnych systemów operacyjnych, że ona reguluje barwę monitora w zależności od tego, która jest aktualnie godzina. Czyli krótko mówiąc, monitor w dzień jest najbardziej zimny, ale już wieczorem staje się taki coraz bardziej żółty, aż w końcu prawie go w ogóle nie widać. Podobno wtedy lepiej się śpi. Okej, okay, ale generalnie rzecz biorąc, jakby argument teologiczny w ten sposób w ogóle nie dotykamy argumentu teologicznego. Niemniej jednak współczesność razem ze swoimi ekranami, które świecą swoim własnym światłem, no jest bardzo poważnym wydarzeniem, również jeśli chodzi o nasze rozumienie w ogóle tych kategorii absolutnych, o rozumienie kategorii metafizycznych. To by była obok rozdzielczości i druga cecha pikseli, którą myślę warto wziąć pod uwagę. Natomiast oczywiście łącząc te dwie rzeczy, najlepsze wydaje mi się przed nami. To jest praca stosunkowo nietypowa, to znaczy nie tylko i wyłącznie wizualna, ale jest to instalacja interaktywna zawieszona w przestrzeni. To, co Państwo widzicie, to są ciężkie metalowe kule, każda waży prawie kilogram, zawieszone na stalowych linkach, czego tutaj dobrze nie widać, w Muzeum BMW.
I ta praca działa w sposób następujący. Żeby Państwa nie zanudzić, muzyka zupełnie nie wybierałem jej. Niemniej w pewnym momencie z tych kulek zaczynają się układać kształty kolejnych modeli BMW. Mamy taki historyczny przegląd różnych kształtów. Dlaczego w ogóle pokazuję tę pracę? Bo wydaje mi się, że ona doskonale, świetnie oddaje to, jak my dzisiaj myślimy o obrazach. To znaczy, że one się składają z tych ziarenek piasku, ale jednocześnie, że te ziarenka piasku, myślimy o nich w kategoriach takich, że jest to jednak baza danych i że możemy nimi poruszać. Znaczy, każdy z nas jest potencjalnie poruszycielem tego, co się znajduje na obrazie. Narzędzia mamy do tego różne. Okay? Znaczy, tutaj są to linki, jest to skomplikowana sytuacja, natomiast każdy z nas, czy wielu z nas używa Instagrama, używa niesamowitej ilości różnych narzędzi służących do tego, żeby zmieniać układ ziarenek piasku, który się znajduje wewnątrz tych kompozycji, które możemy gdzieś tam albo sami pstrykać, albo oglądać te, które zrobili inni. No i to by sugerowało jeszcze jedną rzecz związaną z tymi pikselami, że myśmy się jako społeczeństwo, jako kultura pogodzili z faktem, że one się upłynniają. Że nie ma czegoś takiego jak obrazek, który jest i jest na zawsze, tylko że jest coś takiego jak bieżące wywołanie obrazka. Być może są to tropy czy echa tego, czym jest fotografia. To fotografia nauczyła nas tego, żeby ruchomy świat, dziejący się świat, dynamiczny świat chwytać w postaci pojedynczych ujęć i żeby w ten sposób myśleć w ogóle o rzeczywistości wizualnej. Że to była zresztą tak reklamowali pierwsi fotografowie przewagę swojego medium, konkurując z artystami, portrecistami na przykład, mówiąc, że no ale my tu będziemy super dokładni. To będzie dokładnie tak jak pan wygląda, jak pani wygląda. Tutaj nie będzie żadnych tam, nic tu nie będzie oszukane. Wszystko jest tak, jak jest w rzeczywistości. Paul Klee, no właśnie, i cała wielka grupa artystów musieli jakoś na to zareagować i trudno też by było wytłumaczyć historię sztuki XX wieku bez jej reakcji na to, co się wydarzyło w obszarze mediów wizualnych. No ale my, ponieważ to nie jest... Co tu się dzieje? Przejdźmy dalej. O, właśnie, tu jest obiecany fragment, czyli bardzo duże zbliżenie na ekran monitora komputerowego, ale w zasadzie równie dobrze mógłby to być telewizor. W zasadzie każdy ekran wyświetlający obrazy, które da się rozbić na te trzy podstawowe parametry koloru, czyli RGB. No i po raz kolejny mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że jeżeli coś widzimy z bardzo bliska, to w zasadzie widzimy ziarenka, a jeżeli coś widzimy z daleka, to przypominałoby nam twarz człowieka. Dochodzi jeszcze jeden parametr, że ta świetlność jest tutaj niesamowicie ważna, że każdy z tych pikseli jest nie tylko
nośnikiem kształtu, czy nie ma w sobie jakiegoś koloru, ale jednocześnie jest połączony z nowoczesnością w sensie takim, że reaguje na energię elektryczną wygenerowaną sposobami technologicznymi, charakterystycznymi dla nowoczesności właśnie. No i teraz w związku z tym, że się posłużę autoplagiatem, w związku z tym mamy do czynienia z rzeczywistością następującą. Ponieważ oczywiście pomijam tu parametr ilości obrazów, które nas otaczają, pomijam fakt tego, że jakby w zasadzie porządek technologiczny został zupełnie ujednolicony, że wszystkie te obrazy są generowane, patrząc z technologicznego punktu widzenia, w jeden sposób. Znaczy zawsze jest to RGB i zawsze działa to, w większości działa to w ten sposób. To nasza podróż przez świat, i to świetnie komentuje ta właśnie praca, jest podróżą przez obraz. Jest podróżą przez obraz. To jest jeszcze jeden aspekt. To znaczy, że z jednej strony mamy obrazy, które upłynniliśmy, a z drugiej strony przywołując te obrazy przy każdej możliwej okazji, otaczając się nimi ze wszystkich możliwych stron i multiplikując je po wielokroć, znaleźliśmy się w sytuacji, w której rzeczywiście nasza podróż, która do tej pory była w dużej mierze podróżą przez światy tekstualne przede wszystkim, albo podróżą przez jakieś jeszcze inne, jest dzisiaj podróżą przez świat wizualny. Ta praca jest o tyle fajna, że pokazuje, to jest tak, Celiński siedzi na rowerku, a przed nim znajduje się tablet, na którym jest mapka, to jest w trzech różnych miastach europejskich ta instalacja zamontowana. Tutaj znajduje się mapa miasta. Jadąc na tym rowerku, na którym rzeczywiście trzeba wykonać pracę kręcąc nogami, przemieszczamy się po wirtualnym, można by powiedzieć, świecie, w którym zamiast budynków, zamiast drzew, zamiast jakichś innych elementów architektury jest tekst. I myślę, że ona bardzo fajnie pokazuje przejście od naszego wędrowania poprzez światy tekstualne do wędrowania przede wszystkim na poziomie wizualnym, że my chcemy rozumieć naszą rzeczywistość przede wszystkim właśnie w kategoriach wizualnych, że chcemy myśleć metaforycznie właśnie w ten sposób. No i teraz znowu, żeby jeszcze kilka Państwu trudnych słówek podrzucić, to pomyślałem, że tutaj fajnie bardzo się sprawdza Bernard Stiegler, francuski filozof techniki, który przywołuje w swoich pracach takie pojęcia jak gramatykalizacja widzialnego. To znaczy, że my posługując się wszystkim tym, co wynieśliśmy z czasów Gutenberga, ale to można rozszerzyć, z tego wszystkiego, co wynieśliśmy z czasów myślenia pismem, tekstem, drukiem, uczyniliśmy nadrzędną regułę w naszej wyobraźni komunikacyjnej, która to reguła przerzuca się, w zasadzie multiplikuje się we wszystkich innych światach, w które wchodzimy. I oczywiście w związku z tym nasze wejście w obrazy jest funkcją tego myślenia, które mieliśmy w czasach tekstualnych, czy jakby w tym nurcie tekstualnym. Stąd też ta gramatykalizacja widzialnego. Tutaj się pojawia oczywiście ta koncepcja matematyczności, zaraz ją bardziej rozwinę, no ale z tego by wychodziły przede wszystkim takie dzisiejsze fenomeny, jak wszystko to, co się wiąże z wizualizowaniem danych, wszystko, co się wiąże w ogóle z estetyką informacji, czyli nakładaniem języka wizualnego na surowy, digitalny obszar, który jest natywny znowu dla świata cyfrowego. Ta matematyczność, żeby ten wątek podsumować, czyli te nasze zabawy z obrazem, oczywiście jest to sprawa, która ma dosyć dużo różnych korzeni. Ja bym tylko, skacząc naprawdę z
z wątku na wątek przywołał kilka kontekstów. Więc przede wszystkim chodzi o tą wyobraźnię Matesis Universalis, która gdzieś tam po renesansie zaczyna w kulturze europejskiej się pojawiać i która oznacza, że no, tak jak to wyraził najpiękniej chyba, czy najbardziej dosadnie jakiś czas później Leibniz, który mówił o tym, że gdy Bóg liczy i przemyśliwa, świat powstaje, a to tak naprawdę oznacza, że cały świat jest matematyką i że w zasadzie rola, powinność człowieka to jest odczytać boski kod. Nie chodzi o tam kod Da Vinci, chociaż to nazwisko też tutaj się pojawia, ale chodzi o wszelkie możliwe fluktuacje tego kodu, którym Bóg napisał świat. I stąd oczywiście to, myślę, przekonanie o tym, że również w tym obszarze wizualnym ten język matematyczny, te reguły matematyczne są absolutnie, absolutnie nadrzędne, że również w porządku wizualnym można doszukać się logiki, która steruje całym układem, wszystkim, co się dzieje na poziomie różnych zjawisk, kolorów i tak dalej. W tym wszystkim dodatkowo warto zwrócić uwagę na Keplera z jego matematyczną teorią budowy kosmosu. Kepler, który próbował jakby wyliczać odległości między gwiazdami jako jeden z pierwszych, zastanawiać się nad tym fenomenem, że dlaczego jedne gwiazdy od innych są tak, a nie inaczej oddalone i czy to ma jakiś związek z tym, że jest jakaś super tajemnicza liczba, która je wszystkie organizuje. Da Vinci, do niego jeszcze za chwilę wrócimy. I wszyscy przedstawiciele w zasadzie włoskiego renesansu, którzy no, byli absolutnie skoncentrowani na tym, żeby ich obrazy były przede wszystkim matematycznie, proporcjonalnie doskonałe. No i wreszcie późniejszy Kartezjusz, który, jak wiemy, doprowadził nas do momentu, kiedy się nagle okazało, że jesteśmy me, myself and I. Jest nas kilku jednocześnie, że w zasadzie cogito ergo sum, ale calculus ergo sum. Czyli jak myślę, to w zasadzie powinienem kalkulować. Czyli w zasadzie człowiek myślący to człowiek kalkulujący. Inaczej po dzisiejszemu mówiąc, człowiek myślący to jest po prostu zaawansowany kalkulator. Stąd między innymi wychodzi ten kartezjański dualizm, w którym dusza, ciało, czyli... Ale w to już nie będę wchodził, bo myślę, że... To też nie jest tak do końca super istotne. I z tego by nam wychodziły te rzeczy, o których już mówiliśmy i które tutaj tylko jeszcze raz przypomnę, czyli to zarządzanie, kulturowe zarządzanie energią, światłem, zarządzanie wszystkim w duchu tych matematycznych zasad, w duchu myślenia o poszukiwaniu złotych proporcji, złotego środka, i tak dalej, i tak dalej. No i z tego jest najprostsza, oczywiście na skróty, droga do cyfrowości dzisiejszej binarności, w której z tego wielkiego boskiego kodu uczyniliśmy jednak super ludzką, prostą wersję, gdzie jest 0 i 1 i w której jakby wszystko musi się zmieścić w multiplikacji 0 i 1. No i żeby jeszcze jakby dopowiedzieć te artystyczno-filozoficzno, w sensie społeczne zdobycze wizualności, które są w tym naszym rozumieniu w zasadzie prealgorytmami czy preporządkiem dzisiejszego stanu wizualności, to warto zwrócić uwagę na przykład na jeden z takich bardzo klasycznych szkicy właśnie Leonarda da Vinci. Jeśli przyjrzymy się renesansowym płótnom, to za każdym razem, kiedy Państwo zdrapiecie farbę, to oczywiście nie da się tego zrobić, no ale gdybyśmy mieli taką możliwość, że możemy zdrapać farbę z tych płócien, to zobaczymy pod warstwą farby, czyli pod taką jakby estetyczną już docelową warstwą, zobaczymy tego rodzaju szkice, które są czynione z linijką i z kalkulatorkiem w ręku. Tu wszystko jest wyliczone, policzone, są opracowane proporcje. Ta kompozycja jest po prostu matematycznie zorganizowana. I dzieła renesansowe, te najważniejsze oczywiście, wiadomo, że było mnóstwo innych artystów, te najważniejsze renesansowe dzieła nie powstałyby, gdyby nie taki pomysł myślenia o tym, czym jest wizualność. Czyli inaczej mówiąc, zanim jest tapeta na pulpicie,
to wcześniej pojawia się oczywiście system operacyjny, który organizuje przestrzeń, który wytycza reguły służące do tego, żeby myśleć o rzeczywistości właśnie w takim sensie porządku przestrzenno-czasowego. Da Vinci w tym temacie nie pozostawiał nam żadnych złudzeń. Dla niego to jest pierwsza strona jego słynnego traktatu o malarstwie skierowanego do młodych adeptów tej sztuki. Mówi do nich: drodzy koledzy, jeśli na serio myślicie o malarstwie, uprawianiu sztuki, to przede wszystkim musicie się wykształcić. Musicie być inżynierami w swoim fachu. Artysta renesansowy, aspirant, który chciałby się dostać do pracowni jednego z wielkich renesansowych mistrzów, nie ma takiej możliwości, żeby nie znał matematyki, nie potrafił zbudować domu albo nie był w stanie zreperować jakiegoś zaawansowanego urządzenia. Stąd też jest to zawsze w ten sposób od tego momentu, że sztuka... Zawsze to fatalnie, ale od tego momentu wielu idzie tym tropem i sztuka wizualna staje się przestrzenią, która jest logicznie, matematycznie, po inżyniersku zorganizowana i w zasadzie od tego nie było jakichś poważnych odstępstw właśnie od czasu renesansu. No dobra, moglibyśmy w to pójść jeszcze dalej, ale może nie będę o tym za dużo mówił, tylko pokażę Państwu jeszcze kilka slajdów, bo to się przełożyło również na sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości. W pewnym sensie takie podejście renesansu wynalazło logikę patrzenia na świat, którą my dzisiaj mamy, którą się dzisiaj posługujemy. No okej, dobra, wiem, że to nie wygląda jak, pan nie wygląda jak typowy student, a tym bardziej malarstwa, ale on posługuje się typową, znowu dla tego sposobu budowania obrazów techniką, w której patrzy na to, co chce namalować przez siatkę, a następnie tę siatkę reprodukuje na jakiejś tam płachcie papieru, skóry, czy cokolwiek tam miał pod ręką. Jeszcze jedna inspiracja, czy jeszcze jeden kod kulturowy wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo ważny, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę zbieżność europejskiego renesansu z tym, jak ekspansywny i jak ekspansywna i niesamowicie wyrafinowana w tamtym okresie była kultura islamu. Jeśli wejdziemy do jakiegokolwiek poważnego meczetu, to oczywiście na ścianach nie zobaczymy nigdy podobizn człowieka, podobizn Boga, wyobrażeń proroka. To wszystko jest zakazane i to jest przede wszystkim skodyfikowane w taki sposób. Myśmy tę debatę mieli u siebie 300 lat wcześniej niż renesans. Czy Boga można wizualizować i czy w ogóle absolut nadaje się do tego, żeby pokazywać na obrazach? No, w islamie ta odpowiedź była jednoznaczna i prosta, to znaczy nie, ponieważ za każdym razem, kiedy to robimy, umniejszamy istocie tego absolutu. W związku z tym, nie odżegnując się jednocześnie od potrzeby jednak jakiejś estetyki i jakiegoś czaru islamskich świątyń, w islamskich świątyniach znajdziemy kompozycje geometryczne. W tych bardziej liberalnych z tamtego okresu pojawiają się czasami jakieś roślinki, być może zwierzęta, ale to znów bardziej kaligraficzne. Niemniej jednak zauważcie Państwo, że również w tamtym świecie, w tamtej kulturze, w tamtych kodach kulturowych istnieje takie myślenie w kategoriach właśnie elementów składających się, wywołujących dopiero pewną kompozycję wizualną. I w świecie islamu jest to o tyle bardziej ciekawe niż u nas, że tam to było dużo wcześniej poddane regułom geometrii. To są rzeczy 300-400 lat wcześniejsze niż w Europie. Swoją drogą, tak już zupełnie na marginesie, była fantastyczna wystawa zrobiona przez ZKM w Karlsruhe, poświęcona inżynierii arabskiej z czasów właśnie naszego wczesnego średniowiecza. Niesamowite machiny do transportu wody w górę i no, po prostu naprawdę niezwykłe osiągnięcia inżynieryjne. I to jest, myślę, też w jakimś sensie, patrząc przez pryzmat tego, dokąd doszła cywilizacja islamska w czasach
naszego średniowiecza, czyli tam jakby te tereny Hiszpanii, całe Śródziemnomorze, to też te wpływy były absolutnie, absolutnie istotne dla tego, w jaki sposób myśmy zaczęli myśleć o naszej wizualności. No i wreszcie chyba ostatni wątek związany z tym myśleniem matematycznym o obrazach, to by była typografia, ale w tym jednym slajdzie chciałbym powiedzieć i o typografii, i o całym designie rozumianym tak raczej wąsko, czyli projektowaniu na potrzeby, projektowaniu form użytkowych dla przedmiotów produkowanych. To jest slajd z jednego z podręczników, które Państwo już tutaj widzieliście, Albrechta Dürera, który no, oprócz tego, że był znów wyśmienitym malarzem, to jeszcze przy okazji napisał traktat, w którym się zajmował matematycznym kalkulowaniem i wyliczaniem bardzo wielu rzeczy. Chciał wyliczyć proporcje ludzkiego ciała, poszukując w nich tej absolutnej harmonii, ale jednocześnie zajął się na zlecenie w zasadzie, to taka robota za pieniądze bardziej pewnie, zajął się wyliczaniem zasad, na podstawie których należałoby skonstruować litery. Na potrzeby oczywiście maszyny, czy jakby druku. No i szukając proporcji, to jest właśnie ta matematyczność, ten boski kod, szukając proporcji i reguł matematycznych w świecie przyrody, czyli jakby przyglądając się ludzkiemu ciału, przyglądając się tam jeszcze wielu innym rzeczom, które patrzył, przekładał to następnie na reguły matematyczne, które dzisiaj byśmy powiedzieli algorytmy, które skonstruowały mu taki, a nie inny kształt liter. Przy okazji to jest niesamowicie ciekawe, bo doszedł do podobnych wniosków, do jakich doszli Rzymianie no, parę tysięcy lat wcześniej. Jak przyjrzymy się rzymskim nagrobkom, to znajdziemy tam tą rzymskie znaki, rzymskie litery, które do dzisiaj w zasadzie są wzorem harmonii, wzorem proporcji dla kolejnych pokoleń projektantów. No i wreszcie jest mapa, bo to jest jakby jeszcze jedna kolejna rzecz i teraz za chwilę powiążę mapę z tymi pikselami, ale na początek parę słów o mapie. No więc oczywiście, że mapa jest w zasadzie takim prekodem wszystkich kodów komunikacyjnych, jakie mamy, w sensie wizualnym. Mapa jest prawdopodobnie pierwszym takim referencyjnym interfejsem, czy w zasadzie pierwszym medium, pierwszą wizualizacją świata. Przy czym oczywiście ta mapa pierwsza zupełnie ma się nijak do tych map, które mamy dzisiaj. Na tych mapach pierwszych chodziło o to, żeby nie tyle właśnie zmierzyć Ziemię, co raczej ją wytłumaczyć, zrozumieć. Nie potrzebowalibyśmy tam wiedzieć, że na przykład stąd do Rzymu jest 2000, tylko raczej musielibyśmy wiedzieć, że do Rzymu to jest długa i kręta droga, po drodze są przygody, w międzyczasie zmienia się pogoda, to byśmy bardziej chcieli wiedzieć, niż to, ile pieniędzy trzeba na tamte bramki i tak dalej. I oczywiście w tym kontekście nie mógłby się nie pojawić Borges i nie mógłby się nie pojawić Baudrillard, którzy w zasadzie mogliby tutaj się we dwóch podpisać pod tym cytatem, bo z punktu widzenia studiów kulturowych dzisiaj, czy z punktu widzenia w ogóle jakby studiów nad kulturą wizualną, nie wiadomo, kto jest ważniejszy w tym cytacie. Czy Borges, który faktycznie to napisał, czy też Baudrillard, który na podstawie tego cytatu uruchomił cały szereg swoich znowu skojarzeń i teorii. W jednym z opowiadań Borgesa jest taka oto sytuacja, w której cesarz ma fanaberię i zleca swoim urzędnikom, kartografom przygotowanie mapy cesarstwa w skali oczywiście 1:1. No jest to fanaberia, cesarz ma swoje fochy i ma do tego prawo, ale okazało się, że mapa była bardziej atrakcyjna niż cesarstwo. Cesarz w tym opowiadaniu sugeruje, że dobra, od tej pory cesarstwo jest nieważne, ważna jest mapa cesarstwa, bo mapa jest piękniejsza, ma złocenia,
wiele rzeczy trudnych upraszcza, czyli jakby robi to, co dla Baudrillarda stało się absolutnie istotne, czyli że kultura medialna, kultura wizualna upraszcza rzeczywistość na tyle, że jesteśmy bardziej zafrapowani przebywaniem w tej reprezentacji, niż w tej symulacji, niż przebywaniem w rzeczywistości samej jako takiej. Do tego stopnia myśmy uwierzyli w to, że ta mapa jest taka piękna i wspaniała, że w zasadzie zapomnieliśmy o różnicach pomiędzy mapą a terytorium jako cywilizacja. I mówienie dzisiaj o kulturze wizualnej w jakimś sensie tłumaczy właśnie ten cytat. No bo trudno orzec, czy te obrazy dzisiaj są, czy jak jest stopień ważności, jaki jest stopień ich wiarygodności. Wydaje mi się, że patrząc z punktu widzenia znowu języka, czy ideologii stojącej za tymi obrazami, czy jakby wszystkich aspektów polityczno, gospodarczo, kulturowych, no to trudno by było w ogóle tutaj jakby osądzić, że jest coś ważniejszego w naszym życiu niż obrazy. Ale znowu patrząc z punktu widzenia technologicznego, to jest dla nas jeden z tych kodów do odszyfrowania. No i chciałbym to Państwu udowodnić na przykładzie dwóch map. Na tym pierwszym slajdzie, później będą następne, to będzie jeszcze ich więcej, ale to by był przykład jednej z takich super klasycznych map. Nie ma znaczenia autor i mniej więcej to jest mapa pochodząca chyba z XVI wieku, jeśli dobrze pamiętam, ale ona odpowiada temu tradycyjnemu porządkowi produkowania map, czyli nie znajdziecie tutaj jakichś specjalnych proporcji pomiędzy tym, gdzie jest Rzym, gdzie Lublin, gdzie Warszawa. To w ogóle nie ma znaczenia. Natomiast znaczenie mają postaci, które podtrzymują smoki, które straszą na końcu świata, a także różne jakby zaznaczone na tej mapie związki pomiędzy krainami. No i mamy, mija kilkaset lat, mamy już wtedy przepracowaną lekcję z proporcji, z tego matematycznego myślenia o obrazach. I wtedy wiemy, że no już powoli przestają nas obowiązywać zasady, które tutaj są istotne, a pojawiają się te nowe zasady, które w myśl tej matematyczności oświeconej już wtedy zaczynają grać główną rolę. To są zasady, w których no mapa ma być jednak wierna temu terytorium i ma odpowiadać tym wymiarom myślenia o obrazie, które są znowu ważne z punktu widzenia kultury europejskiej, która wikła się właśnie, już się uwikłała w odkrycia geograficzne, ale za chwilę uwikłała się już również w rewolucję technologiczną. No i to by nas prowadziło do tej drugiej części. Ha, super. Czyli jesteśmy prawie w połowie, a już czas się skończył. To by nas prowadziło do tej drugiej części, będę przyspieszał, przepraszam, się tak rozgadałem, poświęcone indeksowaniu i algorytmom, tego w jaki sposób organizujemy tę przestrzeń wizualną. O jednej rzeczy zapomniałem zupełnie, myślę, że ona jest dosyć ważna dla tej pierwszej części, mianowicie, że gdybyśmy na ten świat wizualności obrazów współczesnych spojrzeli wyłącznie przez pryzmat tego, co z nimi się dzieje w ekosystemie cyfrowym, to tam te porządki są dwa. Jeden jest oczywiście pikselowy i on jest ciągle dominuje. Jakby nie widać dla niego specjalnej alternatywy w sensie powszechnego użycia. Natomiast to też można wyczytać oczywiście z całej historii właśnie od renesansu w górę, że musicie się Państwo zgodzić z tym chyba, że to myślenie w kategoriach pikseli no jest mało doskonałe matematycznie, że ono raczej nie odpowiada boskiemu kodowi. Jest to raczej taka sytuacja, w której mieszamy to, co boskie, z tym, co bardzo, bardzo przyziemne, czyli z tym piaskiem. Czyli bawimy się piaskiem, ale raz nam wyjdzie matematycznie, raz nam nie wyjdzie matematycznie. Czyli nie jest to doskonałe. Natomiast gdybyśmy chcieli pójść tym tropem doskonałości matematycznej obrazów, no to oczywiście kłania się od razu myślenie w duchu, mamy tutaj grafikę rastrową, a po drugiej stronie wagi mielibyśmy w takim razie grafikę wektorową, w której
cały pomysł, cały plan na to, jak czynić obrazy, opierałby się na takim założeniu, że wszystko można wyrysować przy pomocy wzoru. To byłby ten dealer, który szukał wzorów do wszystkich kształtów. Ten trop myślenia o grafice, który Państwo zakładam, jesteśmy w większości humaniści, mamy lekcje z matematyki, pamiętamy, że nienawidziliśmy funkcji w szkole podstawowej, jak tam były wykresy funkcji, to straszne było, przynajmniej zawsze studenci tak to wspominają. Ale to by był wstęp do tego myślenia właśnie, to znaczy wymyślać takie wzory, które są w stanie oddać najbardziej subtelne, najbardziej zniuansowane kształty w ogóle, jakie istnieją. Tylko żeby to nie robić tego na zasadzie, że układamy ziarenka piasku. To nie byłaby mandala, tylko to byłby wzór, który rzeczywiście opisuje daną figurę ze wszystkimi jej możliwymi odcieniami, subtelnościami i tak dalej. I to jest coś, co się niesamowicie mocno eksploatuje na przykład w grach wideo, w grach komputerowych. I w zasadzie, gdybyśmy obejrzeli najnowsze produkcje, nie wiem, animacje komputerowe, te, które wchodzą do kin, nie wiem, ostatnio oglądałem na przykład Księgę Dżungli, zrobioną przez Pixar. W tych takich super profesjonalnych zastosowaniach jest to dzisiaj na takim poziomie, że nie wiedząc, że mamy do czynienia ze złudzeniem wynikającym właśnie z tej matematyczności daleko zaawansowanej, nie bylibyście Państwo w stanie odróżnić tego od obrazu nakręconego przy pomocy kamery. Natomiast jakie to oczywiście ma konsekwencje? Ano takie, że ten film zrobiony przy pomocy algorytmów, zrobiony przy pomocy wzoru jest momentalnie do opowiedzenia na 1900 innych możliwości. Jest ilość możliwych scen wyprowadzonych jakby z tych samych obiektów, ilość ujęć, w których możemy zobaczyć te same sceny, jest nieograniczona. Tego nigdy nie będzie w stanie osiągnąć klasyczne kino czy klasyczne spojrzenie. Natomiast znowu jakby patrząc na to z drugiej strony, czy my jesteśmy w ogóle gotowi na taką wizualność, w której będziemy za każdym razem zmuszeni do tego, żeby eksplorować 1500 możliwości jednego obiektu i zastanawiać się, który z tych spojrzeń jest, który z tych ujęć jest rzeczywiście tym prawdziwym. No ale tu byśmy wtedy już wchodzili w rzeczy bardziej związane z teorią kultury w ogóle, a na to oczywiście już zupełnie nie mamy czasu. No więc gdybym chciał przeskoczyć z tych map do tego, co się dzieje współcześnie, to powiedziałbym, że mapa prawdopodobnie jak żadne inne medium wizualne jest przedmiotem harców i potyczek o charakterze takim i kulturowym, i technologicznym jednocześnie. To jest jedna z prac, która powstała jakby jako odprysk od tego, czym się zajmuje Google, który mapuje, jak wiemy, satelitarnie i przy pomocy samochodów i na wiele innych sposobów jeszcze całe terytorium, czyli całe cesarstwo, czyli całą planetę. Gdzie się da, to możemy spotkać Street View z Google. I myślę, że ta praca, czyli takie poszatkowanie terytorium w poszukiwaniu jakichś dodatkowych sensów, w poszukiwaniu czegoś, o czym jeszcze nie wiemy, dobrze by pokazywała to, jak my dzisiaj w ogóle myślimy o obrazie, jak myślimy o mapie, ale jak przede wszystkim myślimy o tym, do czego służą nam obrazy. I dzisiaj te obrazy służyć nam mogą, jakby tutaj się pojawia ta druga oś, o której mówiłem, czyli przechodzimy od tych pikseli do momentu, w którym myślimy o obrazach w kategoriach rzeczywiście materialnych, że one się ziszczają i że są namacalne, a jednocześnie, że one stały się przestrzenią i to jest efekt rzeczywiście emancypacji medialnej ostatnich kilkuset lat, że one stały się przestrzenią rozgrywek społecznych, że mapa nie istnieje ktoś taki jak kartograf. Kartografem już dzisiaj jesteśmy wyłącznie my wszyscy i my wszyscy jesteśmy w stanie nałożyć swoją warstwę, swoją opowieść na istniejący szkielet, którego nam na przykład dostarcza, tak jak w tym przypadku, Google Maps. To jest jedna z prac, znowu odwołuję się do przykładu z obszaru sztuki, to jest jedna z prac wykonanych przez komercyjne studio, ale bardzo ciekawa, intrygująca. To jest praca, w której programiści napisali algorytm, który
wpuszczony do wewnątrz map Google poszukiwał ludzkich, czy poszukiwał miejsc, które przypominały ludzkie twarze. Myślę, że to jest niesamowicie ciekawe z takiego właśnie kulturowego punktu widzenia, że my zaczynamy, tutaj się zaczyna taki bardzo subtelny zwrot, że zaczynamy myśleć o terytorium w kategoriach, że aha, jakieś tam góry, to my możemy je jakoś coś z nimi zrobimy i one zaczną się słuchać tego, co my chcemy. To była ostatnia groźna twarz z map. Natomiast w tym posłuszeństwie obrazów wobec tego, co chcemy robić z nimi, co robimy w kulturze dzisiaj w ogóle, dowodem na to byłby kolejny slajd, w którym widzicie Państwo fragment takiej praktyki artystycznej, która się nazywa GPS Art. I która polega na tym, że przy pomocy różnych trackerów sygnału satelitarnego możemy biegać różne trasy. Tutaj, jak widzicie, ktoś sobie zadał trud i wybiegał portret. Rozumiem, że to zajęło mu kilka dni. No ale próbki tego typu cieszą się niesamowitym wzięciem w internecie. W Nowym Jorku w ogóle jest taki konkurs, że można biegać, kto wybiega śmieszniejszą figurkę po ulicach Nowego Jorku. Dinozaur. Innych na razie nie mam. No ale oczywiście ma to również, bo mówiłem o tym, że zaczynamy czuć nową pozycję wobec obrazów, wobec terytorium za pośrednictwem obrazów. I że to ma wydźwięk i od tego nigdy się nie da uciec, wydźwięk polityczny. W tym wypadku chciałbym Państwu pokazać pracę, która... Znaczy screen z takiej instalacji, trudno nazwać ją artystyczną, bardziej społeczną, która powstała w efekcie reakcji na niesamowitą aktywność amerykańskiego rządu po 2001 roku, gdzie Amerykanie postanowili na wszystkich możliwych ulicach, we wszystkich możliwych miejscach na ulicach w miastach amerykańskich zamontować kamery obserwujące obywateli. Jak się domyślacie, w Nowym Jorku było tego najwięcej, aż w pewnym momencie obywatele się zorientowali, że to jest po prostu program masowego podglądania wszystkiego tego, co się dzieje w mieście. I wymyślili taką akcję, w której na społecznie zarządzanej mapie zaczęli oznaczać, tymi czerwonymi punktami są oznaczone miejsca, w których się pojawiły nowe kamery monitoringu miejskiego. Ostatecznym celem całej tej akcji było przygotowanie aplikacji, za pomocą której można było przejść z punktu A do punktu B w Nowym Jorku z minimalnym, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, ale chodziło o to, żeby nie dać się złapać żadnej kamerze, albo minimalnie możliwie się, właśnie, żeby jak najmniej kamer mnie zobaczyło. I to byłby ten moment, kiedy wydaje mi się, że logika mapy rzeczywiście... Ta społeczna logika mapy nie tyle, że pokryła terytorium, co po prostu wymusiła na terytorium, zmieniła terytorium. Mapa zmieniła terytorium. Dlatego, że możemy sobie wyobrazić, popularność tej aplikacji była stosunkowo duża. W pewnym momencie, to był rok 2004-2005, kiedy Nowojorczycy byli po prostu już sfrustrowani faktem, że rząd mówi tylko i wyłącznie o tym, że terroryści, zamachy. Nowy Jork jest miastem też dużej wolności, więc oni chcieli sobie tę wolność troszkę odbudować i zaczęli masowo, no dobra, to nie były miliony ludzi, ale to było parę tysięcy ludzi, którzy korzystali z tej aplikacji, którzy rzeczywiście się później dzielili swoimi doświadczeniami na forum i rzeczywiście wybierali trasy. Nagle się okazywało, że na przykład ta uliczka jest popularna do spacerów w Nowym Jorku, wyłącznie ze względu na to, że nie ma na niej kamer, które monitorują. Mija 10 lat i tego typu logika w zasadzie nie budzi w nas żadnego zaskoczenia. To znaczy dzisiaj mamy dziesiątki aplikacji, które działają na przykład tak jak Foursquare i które powodują, że lądując w jakimś obcym nam mieście, w jakiejś obcej nam przestrzeni, możemy się posłuchać mapy, która nam powie, że miejsca niebezpieczne są tu, miejsca ładne są tu, miejsca, gdzie dobrze zjemy są tu i tak dalej, i tak dalej. To fizycznie zmienia miasto. Fizycznie zmienia miasto. Są takie miasta, na przykład Barcelona, w których same samorządy inspirowały powstawanie podobnych aplikacji, podobnych map, po to, żeby podpowiadać turystom, słuchajcie, no fajnie by było, gdybyście poszli tu, ale nie byłoby fajnie, gdybyście poszli tu. I okazało się z czasem, że to rzeczywiście działa.
Dzisiaj wiemy, że tam jakby niekoniecznie użytkownicy tego typu aplikacji posłuchają się podpowiedzi od samorządu, ale bardzo chętnie posłuchają się podpowiedzi od innych podobnych im użytkowników tych aplikacji. I wystarczy, że ktoś jeden powie, że w jakimś miejscu jest dobre jedzenie i jest tanio i zaraz tam się pojawia tłum ludzi ze smartfonami, którzy tanio, dobra, dobra. Przepraszam, że wyjdę w słowa. Tak? Chcielibyśmy naszym gościom też oddać. Właśnie. Dobrze. To jeszcze, proszę Państwa, w takim razie w 11 minut to przejdę do... Krótko, że obraz jako baza danych i te nasze algorytmiczne zabawy i zaraz jeszcze krótko ten punkt trzeci. Dobra, rozgadałem się. Obraz jako baza danych, czyli po pierwsze namnożenie, a jednocześnie strategia dekonstrukcji obrazów. Czyli z jednej strony mamy tych obrazów coraz więcej i nie jest to problemem dzisiaj generować obrazy techniczne w tej logice, którą znamy. Ale z drugiej strony nie jest również dzisiaj dla nas problemem dekonstruowanie obrazów, które w ten sposób powstają. Każdy z takich obrazów w zasadzie jest projektem otwartym, ponieważ żyje dzięki temu, że bawimy się z nim przy pomocy różnych algorytmów, różnych aplikacji. Parametr drugi to byłby parametr interakcyjności, czyli przełamanie tej hierarchii komunikacyjnej, którą znamy, w której obrazy były, znaczy im lepszy obraz, tym bardziej niedostępny z punktu widzenia przeciętnego zjadacza obrazów. Wystarczy przywołać wspomnienia z jakiejkolwiek galerii sztuki, gdzie jest bramka albo jakiś sejf szklany, w którym te obrazy stoją, nie możemy ich dotknąć w ogóle, nawet jak krzywo spojrzymy, to możemy zostać wyproszeni. Parametr trzeci, który się pojawia wraz z tą cyfrowością, to jest parametr indeksowania, czyli że obrazy stają się warstwowe, a mianowicie na pojedynczy komunikat o charakterze wizualnym możemy nałożyć ileś warstw, które nie tyle jakby rekonstruują ten obraz, który już istnieje, ale powodują, że on zaczyna mieć coraz więcej poziomów. To jest dokładnie tak jak z tą mapą Google, na którą nakładamy te społeczne różne parametry, na przykład, że oznaczamy miejsca, w których można zjeść, albo miejsca, w których można się zgubić. Remix, migotanie znaczeń, ponowoczesna gra, to myślę, że jest najbardziej czytelne z tych wszystkich elementów i dlatego nie będę o nim za wiele mówił. No i wreszcie ta matematyczność, która tak na dobrą sprawę dopiero się rozpędza, czyli te algorytmiczne pomysły na to, jak napisać kody, które opiszą kształty, które opiszą kolory i przejścia tonalne, są dopiero dzisiaj jakby na etapie takim, że zaczynamy się tym na dobre fascynować. No i ostatnia rzecz, ostatnie 6,5 minuty. Obraz jako interfejs, czyli wydaje mi się taka esencja tego, co się wydarzyło z wizualnością, przynajmniej w obszarze tego, co mógłbym nazwać ekosystemem cyfrowym. Obrazy, które się zlały z ekranami i które jednocześnie są przedmiotem nieustannej dekonstrukcji, rekonstrukcji, które stają się jednocześnie w takim razie z naszego punktu widzenia jako ich użytkowników przestrzeniami zarządzania. To jest sprawa absolutnie polityczna, ponieważ odkąd możemy bawić się z obrazami, to czujemy się jakby obywatelami tej kultury wizualnej, czujemy się świadomymi, mniej lub bardziej wyemancypowanymi użytkownikami technologii wizualnych. No i to jest, gdybyśmy sięgnęli do teorii mediów, to tam jakby te diagnozy, te rozpoznania są bardzo jednoznaczne. Bart, który mówił o tym, że rzeczywistość zamieniła się w imperium znaków, i współcześni teoretycy mediów, którzy, tak jak Peter Weibel, mówią o tym, że no to imperium wciąż istnieje, tylko że ono się zamieniło w imperium interfejsów. To znaczy, że znaki przestały być wyłącznie znakami, przestały być wyłącznie symbolami, że zyskały, a w zasadzie odzyskały, bo to jest znów pętla, która się wydarza wobec tego, co się działo bardzo dawno temu w kulturze, odzyskały swoją materialność. Znaki, które może nie tyle odzyskały, co odzyskują swoją materialność. Krótko mówiąc, ten porządek ekran-medium przechodzi w porządek interfejs plus baza danych.
I dla nas, dla użytkowników kultury cyfrowej, ta rzeczywistość jest absolutnie jakby nie zaskakująca. Czujemy się w niej doskonale. Do tego stopnia doskonale, że w zasadzie kategoria medium staje się zupełnie niepotrzebna. I również do tego stopnia, że w zasadzie kategoria ekranu staje się zupełnie niepotrzebna. Na tym poziomie wszystkie ekrany są, tak jak o tym mówiliśmy, w pewnym sensie ujednolicone technologicznie. Okej, one mają swoją gęstość. Na jednych widać lepiej czarny, na innych gorzej widać czarny, jeszcze tam parę innych parametrów się pojawia, ale sam ekran jako taki stał się podwładnym obrazów, które transmituje i sam w sobie nie ma specjalnego znaczenia, co by miało duże reperkusje w kontekście całej tej McLuhanowskiej teorii mediów, która mówi o tym, że jednak to telewizor, a nie te obrazki, które w nim są, mają dla nas większe znaczenie. No i wreszcie jakby może mocno na wyrost i niepotrzebnie w duchu dramatycznym, ale to, co się dzieje przy okazji Google Maps, to, co się dzieje przy okazji wielu, wielu aplikacji, które pozwalają nam się ogarniać w przestrzeni i pozwalają nam istnieć w obrazie, że ta mapa mundi współczesna, która niegdyś była metaforyczna, dzisiaj staje się po prostu narzędziem dotykania świata, narzędziem zmieniania świata. Obraz nie jest, czy jakby ma coraz mniej takich przymiotów, w których ma tłumaczyć sens świata. Raczej staje się platformą technologiczną, za pomocą której my musimy te różne sensy, różne oblicza dopiero wydobyć. Mapa nie zadzieje się, nie zadziała bez naszego udziału. Dobra, chciałem opowiedzieć Państwu przykład, ale to może potem w pytaniach. Przykład z Lublina, jak... No dobra, ale to właśnie potem. No i żeby sprowadzić te rozważania bardzo abstrakcyjne na temat dotykania świata na poziom super konkretu, no to właśnie jest tym konkretem są wszystkie ewolucje interfejsów, które znamy. Wiemy, że ekrany dotykowe są coraz bardziej doskonałe, że stają się również coraz bardziej społeczne, to znaczy, że ekran przestaje być przymiotem pojedynczej ręki, a otwiera możliwości gry różnych aktorów w oparciu o jego powierzchnię. I ostatnią rzeczą w tym wątku, jaką chciałbym teraz na skróty powiedzieć, jest to, że odkąd wiemy, że ekran jest już nam niepotrzebny, ponieważ jest ujednolicony, jest zhomogenizowany z punktu widzenia technologicznego, zaczęliśmy szukać tych ekranów rzeczywiście bliżej siebie. To byłby taki... jakby ta materialność, powracająca materialność właśnie w kontekście wizualności, która wydaje mi się najbardziej ciekawa z punktu widzenia tego, co w przyszłości nam się może przytrafić. Że my sami zaczniemy myśleć o sobie również w kategoriach ciało jako ekran, ale może jeszcze bardziej ciało jako interfejs, czyli dotykając własnego ciała uruchamiamy obrazy, które zmieniają świat. Dobra, jeszcze miałem do tego wszystkiego smutną opowieść o tym jak ta historia wygląda w powijakach, to znaczy, że jak się szkoli amerykańskich pilotów po to, żeby strzelali z dronów i nie płakali po nocach, ale to zostawmy. Na tym slajdzie, pozwólcie Państwu, że zakończę. Myślę, że kojarzy Wam się film i kojarzą Wam się okoliczności. Gdyby nie, to jest Neo z Matrixa, który na pewnym etapie w tym filmie miał poparzone czy tam zbite oczy. Ale Neo był tak dobry w rozumieniu świata, że oczy nie były mu już potrzebne. Był w stanie myśleć o świecie, żyć światem w taki sposób jakby bezpośredni. I myślę, że ta metafora filmowa w jakiś sposób zapowiada to, co się zdarzy przy okazji ewolucji interfejsów, które będą chciały ten dystans, który mamy, który widzieliśmy jakby między nami a obrazami, zmniejszyć do takiego poziomu, w którym do takiej odległości, w której
rzeczywiście oko stanie się unieruchomionym, zbędnym, niedoskonałym gadżetem, który jest przypisany staremu porządkowi obrazowania świata. Obrazowania, które jest jakby zależne od naszego własnego mechanizmu percepcji, przede wszystkim w tym wypadku od oka. Z tym jednym najważniejszym jego ograniczeniem, że oko tylko patrzy, a nie potrafi, nie ma mocy sprawczej wobec świata. Żeby oko miało moc sprawczą, to musi być jeszcze do tego ręka. No ale w takim razie, skoro możemy widzieć bez oczu, a działać możemy ciągle z rękami, to ten obrazek byłby w takim razie na koniec. Dobrze, przepraszam, pogubiłem 1500 wątków po drodze. Przepraszam, moja wina. Tak to jest, jak się jest z Lublina. I mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą, i również mam nadzieję, że będziemy mieli okazję za chwilkę porozmawiać o tym wszystkim. Bardzo dziękuję.